Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony KRDS i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Total War Warhammer 3 w kampanii Kostaltyna. W poprzednim odcinku głównie skupiliśmy się na po prostu rozbudowaniu, zmodernizowaniu armii, może to jest odpowiednie słowo dla Kostaltyna. Zrekrutowaliśmy 3 jednostki jeźdźców na niedźwiedziach, 4 jednostki lodowej gwardii i 3 jednostki carskiej gwardii. Bardzo mocno wpłynęło nam to na budżet, bo armia Kostaltyna to już zabiera nam ponad 5500 sztuk złota, więc mega jest drogo w tej chwili. Mam nadzieję, że trochę ten dochód uda mi się podreperować poprzez podbicie tej prowincji Gruul Trollheimu, aczkolwiek jest to trochę ryzykowna zagrywka z mojej strony, z tego względu, że te góry są po pierwsze bardzo źle geograficznie dla mnie ułożone, bo pomiędzy osadami poszczególnymi, pomijając Czarny Wąwóz i Wieżę Krak, to tutaj do zakazanej Cytadeli i do ołtarza Karmazy Nowych Żniw ciężko się dostać po prostu. Tutaj akurat krasnoludy fajnie by sobie radziły. A ja tymczasem marszem, na przykład idąc z zakazanej Cytadeli do Czarnego Wąwozu, będę miał, krótko mówiąc, daleką podróż. Też jest to ryzykowna decyzja z tego względu, że zaraz będziemy sąsiadowali już bezpośrednio z Legionami Chaosu oraz kilkoma frakcjami norskich barbarzyńców, wikingów, już z jednymi toczymy wojnę, z Graalingami, którzy tutaj mają swoją osadę. Później tak, mamy Fjord Lodowego Smoka, z którym akurat my nie walczymy, walczą Legiony Chaosu. I jeszcze jakaś osada gdzieś tu jest, Zatoka Ostrzy. No i mogłem iść na południe, wspomóc tam trochę też Imperium w walce z wampirami. Tutaj podbić kilka tutaj prowincji, ogółem Sylwanie, prowincję Sylwanii, czyli nie kolebka, ale bardzo istotną prowincję dla wampirów. Kolebka wampiryzmu była w Nehekarze, już wam o tym opowiadałem w ramach kampanii Tic-Tac-To. Nie będę się powtarzał. I tyle tak naprawdę. No, rozbudowujemy cały czas nasze imperium. W Ferengradzie za 7 tur już osiągniemy 5 najwyższy poziom miasta. Jak trochę nasze dochody wzrosną, to też u Vadima troszkę zmodernizuje armię, chociaż już widzę, bo akurat nie pamiętałem tego, że też dwie jednostki lodowej gwardii już mu zwerbowałem, plus jedną jednostkę jest tu na niedźwiedziach, więc już ten poziom wyżej trochę tam jest. Też za 2 tury będziemy mieli możliwość rekrutacji lodowej wiedźmy jako lorda i się zastanawiam, czy z tym poziomem dochodu się za to zabierać. Pomyślimy. Tymczasem, w międzyczasie, tak cały czas jak jakieś lodowe wiedźmy czy tam czarownice sobie rekrutowałem, to się zastanawiałem, jakie tam ruskie imiona im dać. No i doszedłem do wniosku, czemu one mają mieć ruskie imiona? Przecież gramy Kislewem, który jest oparty po prostu na Słowianach, można by powiedzieć. Ogółem na wschodnich Słowianach, bo południowych Słowian tutaj ich akcentów za bardzo nie kojarzę. I ja mam między innymi tutaj husarię, tak? Więc czemu ja mam akurat brnąć, jeśli chodzi o imiona lordów, akurat w rosyjskie? Tym bardziej przez to, co się dzieje teraz w rosyjskie jakieś tam standardy. Już tutaj Katiusza ruszymy. U Katiuszy zmienimy sobie imię na polskie, bo czemu nie? Polki też Słowianki. Nie zastanawiałem się, żeby to było jakieś takie imię, które pojawiało się w jakichś tam, powiedzmy, dawnych czasach. Nie będzie Jadwiga. Nie będziesz miała nazwiska, bo... No nie będziesz miała nazwiska. Będziesz po prostu Jadwigą. Tu Iwankę już sobie zostawimy, bo mi się przyjęła akurat Iwanka. Powiedzmy, że nie jest to rosyjskie, tylko gdzieś tam ogółem wschodniosłowiańskie. No i tyle, dobra, oddajemy turę. Yeah.
Wissenland, co tam chcecie? Dostęp wojskowy. Okej. Z Imperium mam zamiar mieć dobre relacje. Nie planuję już tam aż tak bardzo poszerzać na południe swojego terytorium. Tym bardziej, że jeśli w końcu uda się wygrać z Katarzyną w wyścigu o popleczników, to też będziemy mieli możliwość o kurde, no już 13 popleczników naturę zgarnia, my tylko 8. No, może nas łatwo dogonić. Ja cię znowu troszkę odrzucę. Dobra, mamy ponad 100 popleczników przewagi, 104 więcej. Ten punkt na pewno osiągniemy przez nią. I oby też to na następne tak dobrze się udało zabrać. I teraz się tak zastanawiam, ja trochę tych osad mogę teraz poprzejmować. Czy ja sobie nie wezmę tego wezwania Ursuna tutaj u siebie? Bitew też mogę trochę toczyć. Budowli wznosić w najbliższym czasie nie będę, więc to nie. Przy awansie postaci. Dobra, jeszcze się zastanowię. Albo weźmiemy sobie wezwanie Ursuna, albo Toran za chwilę, zobaczymy. Tymczasem, tak, Kostaltyn. Czy ty już dojdziesz do tej osady? Nie dojdziesz. A odnosisz wyczerpanie, jak nie jesteś w obozie, więc zostań sobie w tym obozie. Zbliż się tutaj. Ja mam bardzo dużą nadzieję, że ta wieża Krag jest opanowana przez Skavenów. Że nie będę musiał jej zasiedlać, bo stracę trochę jednostek i nie wiem, jak dużo czasu zajmie regeneracja. Natomiast walka ze Skavenami będzie raczej prosta, więc stracę mniej po prostu jednostek. I liczę na to, że to będzie osada do zdobycia, nie do skolonizowania. Dobra, Dimitri, twoim zadaniem było pozbywać się wrogich bohaterów, więc zacznij od tego Urkatala. Pozbyłeś się już, to było dobre akurat, fajnie to wyszło, że pozbył się praktycznie wszystkich wrogich agentów, którzy krążyli po moim terytorium. A jeśli tutaj ta góry Trollheim, mają być też naszym terytorium, więc możesz też tutaj sobie pójść ranie Urkatala. Super, udało się. Bardzo dobrze. Brawo, Dim, ty sobie tu siedź. W tym Aryngradzie. Nieprzydzielone punkty umiejętności. O, Vadim właśnie. U Vadima kontynuujemy taktykę, że to ma być silny wojownik, więc siła broni plus 10. I możemy oddać turę ponownie. Już wielkimi krokami zbliża się patch 1.1, więc muszę się... Co tam Katarzyna byś chciała? Umowę handlową. Nie, fabularnie Konstanty nie chce wchodzić w żadne tam polityczne gierki z Katarzyną. Byłem w stronie od jakiejkolwiek polityki. W grze i tak jej trochę uprawiamy, no ale... Przynajmniej z Katarzyną nie będziemy tego robili. Okej, okay. Ostland buduje u nas posterunek w Eryngradzie. Bardzo dobrze, Eryngrad, nasze najważniejsze miasto. Iwana Perwacz skończyła szkolenie. Perwacz to chyba w końcu jakiś południowo-słowiański akcent, bo bardziej takie bałkańskie nazwisko niż polskie, czy ukraińskie, czy rosyjskie. Na razie nie będziemy szkolili żadnej następnej, ale też nie będziemy werbowali tej Iwany. Bo po prostu mamy mały dochód. Dobra, Dimitri, kontynuuj. Też nie, musisz jedną turę sobie poczekać. Makari dostał poziom i u Makariego weźmiemy sobie w końcu niedźwiedzia bojowego. Okej. Okay. I Kostalten, zobaczymy. Chwila prawdy, czy wieża Krak się uda... Znaczy uda się zdobyć, czy trzeba będzie kolonizować? No niestety. Kolonizujemy. To nas na chwilę wstrzyma. Albo tak z 2-3 tury będziemy musieli tutaj poczekać, zanim uzyskamy pełnię sił z powrotem. Ale już wierzę Krak sobie. Tutaj postawmy sobie wioskę. Dimitri, podejdź tu bliżej. Konstantyn bardzo fajnie tutaj wpływa na spaczenie. Znaczy on głównie, bo są też inne
jednostki, które, czy postacie, które na to, na to mają wpływ. Natomiast minus kilkanaście punktów ogółem jest do spaczenia. Więc liczę, że tam szybko uda się ogarnąć te spaczone ziemie, żebyśmy mieli ich brak po prostu, żeby te ziemie były tam normalne. Dobra, w Ferengradzie czekamy. Wladyn nic nie musi robić na razie. Tutaj nam banning od Skavenów przyszedł, ale Skavenów się pozbędziemy już teraz w miarę szybko, bo wystarczy, że zajmiemy czarny wąwóz, który jest ich stolicą i myślę, że tego klanu już się pozbędziemy na dobre. Dobra, oddajemy turę. Marienburg, umowa handlowa, pewnie, z wami możemy. Oficjalnie Lodowy Dwór przyjmuje wyłącznie szlachetnie urodzone niewiasty, gdyż tylko one zasługują na dar wiecznej mądrości. Czasami jednak zdarzają się wyjątki, chociaż nikomu nie wolno o nich wspominać. Kiedy na dwór przybywa ubogi farmer, wioząc 1000 zakrwawionych sakwi ze złotem, jego córka zostaje przyjęta bez pytań. Ubogi farmer, no, zakrwawione sakwy ze złotem. Koszt szkolenia Lodowego Dworu. No szkoda, że wcześniej mi się to nie pojawiło. Dobra, Kostaltyn, jak tam regeneracja sił? Kostaltyn, mówiłem. Kostaltyn. O, dobra, w kolejnej turze będziemy mogli działać. Tymczasem Dimitri, pozbądź się tutaj może tego Karnalesa. Okej, okay, sukces, bardzo dobrze. Lecimy z tymi demonami. Musimy poczekać do 10 poziomu. Weźmy sobie tutaj to oczyszczenie spaczenia. Na tym terytorium się bardzo przyda. Wieże Krak czekamy, tam Wadim nic nie musi robić. Erengrad jeszcze do rozbudowy potrzebuje chwilę czasu. Ten nas tutaj o coś cały czas woła, dostępna inwokacja. No ja wiem, że dostępna, no ale na razie nie chcę tego robić. Katarzyna już nadrobiła. Mieliśmy wcześniej przewagę ponad 100 popleczników, teraz już mamy tych popleczników tylko o 84, jeśli się nie mylę, więcej. Dobra, trzeba będzie postawić więcej tych, jak to się nazywało? Tych budynków cerkwi. Bo dzięki temu zyskujemy popleczników i poprzez wezwania. Kurde. Patrzcie, Dimitri ledwo sobie wyszedł z tej krainy troli, już tutaj dwóch się jakiś kręci. Szaman chyba. Tak, jakiś... Co to jest? Likantrop. Norskan i co to jest? Wódz Skavenów. A tu Skaveni widzę płyną sobie gdzieś. Tylko, że on z 13 jednostkami nie powinien zagrodzić żadnej naszej osadzie, więc jestem jakoś o to spokojny. Dobra, oddajemy turę. Co tam Nordland? Sojusz militarny. Kim wy walczycie? Bo co chwilę będziecie chcieli, żebym się tłukł z tymi leśnymi elfami. A nie mam takiego zamiaru. Nie. Nie. Żaden sojusz militarny. Odmowa. Dyscyplina, dobra. Eugenii Pożarski. Który to był? To był chyba ten z armii Wadima. Dobra. Technologia. Co bym chciał? To może być teraz przydatne. Nienawidzę Norsemenów, bo będziemy już blisko tej Norski. Dobra. To nienawidzę Norsemenów. A nie, Eugenii Pożarski. Tak, jest w armii Wadima. Przez chwilę myślałem, że u Konstantyna, ale nie. Eugenii, tobie damy co? Co ci dać? Niedźwiedzia ci damy. Jak tam za 3 tury będzie można budować, okej. Okay. Dalej. Ty musisz poczekać turę na kolejne ranienie, dobra. Tymczasem Kostaltyn. Pytanie teraz. Czy iść na zakazaną cytadelę, zebrać potem też zarazą?
ale zdobyć też stolicę prowincji, czy na czarny wąwóz i pozbyć się na dobre Skavenów? To jest pytanie. Dobra, na razie też w wieży krak postawimy sobie... Weźmiemy sobie to, no, chociaż... Dobra, weźmiemy sobie gospodarstwo. A Kostaltyn, ty będziesz szedł, wyjdź na chwilę, w trybie obozu będziesz sobie szedł tam na dół. Przejmiemy sobie tą zakazaną cytadelę i wywalimy Legiony Chaosu już tylko do ich stolicy, do Wieży Zagłady. Bo oni chyba nie mają więcej, nie, mają trzy osady jakieś. Tylko pytanie gdzie, mają tu, te dwie. Gdzie jest trzecia? Gdzie wyście tam zapełzli? Nie mam pojęcia, tu? Nie. To jest za mnie jakaś misja, nawet nie wiem. No zobaczymy. W każdym razie tej, może gdzieś tutaj mają. W każdym razie podbijemy zakazaną cytadelę. A na razie oddajemy turę. A Ulgu się przeniósł, a tam też się pojawił jakiś lord. Niedobrze. Ostland. Nie, nie, nie. Podjąłem inną decyzję niż walka z Sylwanią, więc teraz nie będę się w nią wplątywał. Niszczycielska infiltracja. Wydarzyło się coś nie do pomyślenia. Zwyczyliśmy, a to już by mieliśmy taki event. Weźmiemy sobie to rozsądek. Nordland nam padł, więc to jest niedobra informacja, bo z Nordlandem bezpośrednio graniczyliśmy i teraz widzę, graniczymy z leśnymi elfami, z dupkami, którzy nie chcą się opowiedzieć po stronie dobra, tylko balansują, ale też z dupkami przede wszystkim dlatego, co oni mi zrobili w kampanii TikTok, czyli dwa razy wbili nóż w plecy. Bardzo nie lubię leśnych elfów. Ciężko się przeciwko nim walczy i są to frakcje naprawdę wredne. Jakie my mamy z nimi stosunki w ogóle? Niedobre. Minus 102. A z kim wy walczycie? Z Marienburgiem, z Reiplandem, z Norsemenami i z demonami. No, oby się im nie zachciało kontynuować ekspansji w moim kierunku. Bo nie ręczy za siebie. Tymczasem może ci będą chcieli tak, umowę handlową. Chcecie? Jeszcze zapłacicie nam za to. Bardzo dobrze. Okej. Dobra, a zachodnie prowincje? Może coś? Umowa handlowa? Dopłacimy teraz my. Dobra, no w sumie połowa z tych pieniędzy, które nam siostra tego pana tutaj zapłaciła, połowę z tych pieniędzy przeznaczymy my dla nich za handel, tym bardziej, że im ten handel 100 razy bardziej się opłaca, znaczy dobra, może nie 100 razy, ale około 4 razy bardziej się opłaca niż nam. Dobra, składamy ofertę, mamy handel już ze wszystkimi znanymi nam frakcjami Kataju, już jest prowadzony handel, dobra. Ostermark. Handel może też. Super. Nie, nie sojusz. Chociaż... Sojusz też możemy podpisać. Jeszcze nam zapłaćcie za to, proszę. Dobra. I składamy ofertę. Super. Już chyba więcej partnerów handlowych nie znajdziemy w tej kampanii, bo z Lodowym Dworem nie będę tego handlu prowadził. Szkoda, że nam tutaj ten Nordland odpadł. A tymczasem już mamy prawie 3000 dochodu. Vashnar się zjawił w tej prowincji. Niedobrze, bo on plus garnizon tej osady. Bardzo mocny garnizon może oznaczać, że ja nie będę miał szansy go podbić. Jeszcze tutaj Skaveni i ten Ulgu idą. A wiecie co? To my się cofniemy jednak do wieży Krak. Sobie chwilkę poczekamy. Tymczasem Dimitri... Tutaj tego Ragnara kasuj.
jak ci się uda. Dobra, ten nam się już widzę naprawdę wyspecjalizował w tym ranieniu wrogów. A może jeszcze damy ci coś w nagrodę. Nie bardzo, chyba mamy co. No, dobra. To nie damy ci nic. Musisz się spisywać nadal po prostu dobrze. Tak się zastanawiam. Ma armię taką do ogarnięcia spokojnie. Tych będzie się długo zabijało. Nie wiem też jak sam wasz naryzm silny. Chociaż tak patrzę, że nie jakoś potężnie. Jak tam Konstantyn z jego... No, podobnie wyglądają. Dobra, na razie oddajemy turę. Zobaczymy co komputer nam tutaj w jaki sposób odpowie. Dobrze, że on wyszedł z tej zakazanej cytadeli. Dobra, co chcecie? Sojusz militarny? Nie, nie będziemy żadnych sojuszy militarnych podpisywali. O, okej, okay. Mamy zaraz szczelinę, więc ta ekspansja tutaj naprawdę będzie zahamowana dosyć konkretnie. W tych grólach Trollheim, bo zaraz Konstantyn będzie musiał ruszać w dalszą trasę. Tymczasem zdobyliśmy sobie ten punkt tutaj w wyścigu z carycą Katarzyną. Dobrze, tylko że ona nas naprawdę znowu dogania. Może jakieś wezwanie jednak. Dobra, weźmy sobie to wezwanie Tora. I... Konstantynie. Weź ogarnij, zobaczymy. Czy tutaj ten Vashnar podejmie walkę z nami. Nie. Zwiał, kurz. Zobaczymy, gdzie on sobie pójdzie. Jak się schowa do zakazanej cytadeli, to go raczej nie sięgniemy tam. Dobra, Lord Garnizonie się nie poruszył, ale Erengrad, dobra, jeszcze jedna tura. Tymczasem tak sobie myślę, że powoli już naszą czarownicę możemy wprowadzać. Lodową Wiedźmę, przepraszam, Iwanę Perwacz, zaraz się też inaczej nazwiemy. Schowaj się w Zojszenku. I my cię nazwiemy... Co ja robię? To chciałem cię przemianować. Perwacz może zostać, nic do tego nazwiska nie mam. Ale Iwanę zmienimy na Helenę. Imię greckie, ale w Polsce też używane. W tamtych czasach, tak myślę. Znaczy w tamtych czasach... W czasach, powiedzmy, którym odpowiada Warhammer, no gdzieś tam jakieś średniowiecze, renesans, coś w tym stylu. Dobra, Helena, weź nam tutaj, zacznij werbować, weźmy sobie na początek ciężko zbrojnych kozaków, dwie jednostki, nie szalejmy, bo nie mamy tego dochodu jakiegoś przepotężnego. Bohater się nie poruszył, Dimitri. Może teraz Banninga od Skavenów. Nie mamy szans. Aha, dobra. Musimy czekać znowu. To czekamy. Oddajemy turę. Co wy znowu chcecie? Dostęp wojskowy za 5000. Nie. Bardzo by mi się to opłacało, co prawda, ale nie. I kurde, Konstantyn zabrał zarazą. Cholera jasna. Bardzo nam dobrze. Bardziej. Cztery tury jeszcze zaraz, szczeliny nam się pojawią. No, dobra. Cofaj się jednak, Konstantyn, do wieży Krak.
To właśnie jest walka z Legionami Chaosu i z Nurglem też, że co chwilę można oberwać zarazą, niestety. Dimitri. Nie, to nam tutaj nic nie da. Może tutaj tego wstanie... Znaczy, kto to jest? Ragnar Monticul, ale od kogo ty jesteś? Od frakcji, która jest gdzieś tam hen daleko. Nie, ja chcę na razie ranić bohaterów frakcji, które są blisko nas. Tym razem ci się nie udało. Dostałeś poziom wtedy, kiedy ci się nie udało. To też jest śmieszne. Dobra, dajmy oczyszczenie z paczenia. Dobra, Vadim, ty sobie możesz podejść tutaj, bo tu się pojawi szczelina najpewniej, za niedługo. Helena, weź dalej, rekrutuj. Weźmiemy sobie teraz tych kozaków. Dostępne ulepszenie budynku. Aha, Irengrad możemy w końcu rozbudować, super. Tylko trzy tury zajmę rozbudowa, więc też bardzo dobrze. I oddajemy turę. Zmienimy sobie też już teraz ten tryb, bo za dużo się tam dzieje u góry. Żebyśmy tak mogli sobie nie spoglądać. Sobie liczę w głowie i najprawdopodobniej stracimy tą wieżę Krak, bo nie zdążę tam chyba postawić murów, zanim Konstantyn wejdzie do którejś z Królestw Chaosu. A jak nie postawię tam fortyfikacji, to garnizon będzie na tyle słaby, że nie oprze się tam ani Skavenom, ani demonom. Co chcesz, Helmut? Dostępu wojskowego. Dobra, może pójdziesz tam też walczyć na północ. Przydałoby mi się, żeby ktoś mnie tam trochę odciążył. Ulku tutaj idzie w kierunku naszych ziem. Z tą armią za dużo nie zdziałasz. Chciałem powiedzieć chłopie, ale to nie jest chłop, ale to też nie jest tak stricte kobieta, więc... Po prostu nie, z tą armią wiele nie zdziałasz. Istoto. Helena, weź teraz sobie carską gwardię. I może jednych kozaków. Czasem, czy ja sobie nie chcę zająć czarnego wąwozu? Takie uderzenie wyprzedzające w stosunku do Skavenów przynajmniej. A może powędruje na zakazaną cytadelę. Tutaj się pojawia, w tej prowincji szczelina się pojawia gdzieś tutaj. Albo tutaj, chyba tu. Tam gdzie stoi teraz Vashnar. A dobrze byłoby już tam być, w pobliżu, z Konstantynem. Dobra, Konstantyn, idź tutaj. To, że wejdziemy w obóz, nic nam nie da, ale być może minimalnie te straty będą mniejsze. Dobra, Vadim, ty tu se siedź. Jeszcze nasz Dimitri może kogoś tam ranić. Tego Karnalesa znowu, chyba już go raz raniliśmy. Bardzo szybko wrócił. Ech. Druga porażka z rzędu. No co się dzieje, Dimitri, no? Niedobrze, ale chyba lodowe czarownice bohaterki mają możliwość zabijania już na stałe wrogich bohaterów, więc sobie wyszkolimy. Kolejna Iwana. Zmienimy to oczywiście. Dobra, oddajemy turę. Vashnar się wycofuje. Nie boi się walki z nami najwidoczniej. Wkurzajemy też te teleportacje.
Jasnoludy. Sojusz obronny. Okej, okay, z wami mogę. Ostermark buduje posterunek, dobrze. Okej, okay, mamy szczelinę. No i cóż, wejdziemy sobie już do szczeliny. Wieża Krak zostanie tutaj sobie pozostawiona samej sobie. Prawdopodobnie nie zdążymy wrócić i Skyvenie bądź demony ją zdobędą. Ale też sobie myślę, że bym nie chciał wrócić z krainy demonów w tym miejscu, mając na pewno osłabioną armię, więc zróbmy tak. Przemierzaj szczelinę. Pójdziemy sobie do szczeliny na naszych ziemiach. Tutaj. I w następnej turze wejdziemy tu. Chyba, że już teraz możemy. Ha, możemy. Dobra. To wejdziemy sobie tym razem do... Może do Cincha. Tak, idźmy do Cincha tym razem. Kraina czarownika. Nie ufaj swym zmysłom. Potężna magia wielkiego czarownika ma moc przekształcania rzeczywistości. Przedzierając się przez tę wielobarwną wyspę, postaraj się trzymać właściwej ścieżki, aby na jej końcu stanąć triumfalnie przed niemożliwą fortecą. W niej przebywa bibliotekarz, ulubiony demoniczny książę Cincha. Zabij go i przejmij jego duszę. Ok, jesteśmy w krainie Cincha, boga wszelkiej magii i tajemnic. Jest to chyba najbardziej, dobra, niezliczone ścieżki prowadzące do niemożliwej fortecy zostały w końcu naniesione na mapę. Znajdź bibliotekarza demonicznego księcia ulubieńca Cincha, następnie zabij go i odbierz mu duszę. Pamiętaj, że przyjdzie ci stawić czoła próbie z fraktalnych płomieni i walczyć z falami demonicznych sług. Ogółem kraina Cincha jest najbardziej upierdliwą krainą ze wszystkich możliwych, z tego względu, że musimy się dostać tutaj, ale nie ma prostej drogi z punktu A do punktu B. Musimy się tam dostać za pomocą teleportów, takich jak na przykład ten tutaj, jak te tutaj. Ogółem jak będziemy przemierzali krainę Cincha, te teleporty będą nas przenosiły na te wszystkie takie poszczególne wysepki. Będziemy praktycznie co chwilę atakowani przez tych demonów Cincha. I będzie ogółem długo nam zabierało, dużo czasu nam będzie zabierało, aż w końcu natrafimy na właściwy portal i się przedostaniemy tutaj, do tego miejsca teleportacji, żeby przejść ostatecznie do walki z ulubieńcami Boga Magii. No zobaczymy, jak szybko nam to pójdzie. Podejrzewam, że nie szybko. Dobra, ta tutaj niech będzie lodową czarownicą, chociaż moment, bo chciałbym, żeby była różnorodność. Helena, ty byłaś jaką czarownicą? Lód. No to teraz weźmiemy sobie nawałnicę. Tak, Vadim. Od razu zamykaj szczelinę. Mamy pewne zwycięstwo jak najbardziej. Przynajmniej zdobędziemy sobie trochę punktów pobożności i też popleczników poprzez te wezwanie. No i hajs. I poziomy. Bardzo dobrze. Dobra, zregeneruj sobie trochę armię. Dobra. I Vadim, wędruj w kierunku kolejnej szczeliny tutaj. Damy ci też od razu poziom. Kontynuujemy. Potężny cios. A u Jadwigi
weźmiemy sobie tym razem. No, u ciebie weźmiemy sobie konia. Tymczasem tak, Dimitri, no, może uda ci się kogoś ubić. Spróbujmy tego Banninga ponownie. Znowu porażka. Szkoda. Dobra, wieża Krak, spróbujmy. Może Anusz Widelec uda się te mury postawić, zanim któryś z nich tutaj się odważy zaatakować. Chociaż garnizon jest naprawdę słaby, więc... Więc na pewno będzie pokusą dla tych frakcji podbić tą wieżę Krak. Już tam widzę jeszcze, któryś z wygnańców Korna się zbliża. Okej, okay, nie mamy nienawiść do Norsemenów. Norsemeni niegdyś spustoszyli Erengrad, burząc większą część miasta, wybijając wielu jego mieszkańców. Nic dziwnego zatem, że miejscowa ludność, która uszła żywcem z rzezi, delikatnie mówiąc, nie darzy sympatią barbarzyńców z północy. No, wcale się nie dziwię. Mamy jakąś misję ukończoną powodzeniem. A, spoko. Bałajkę Arari jakąś dostaliśmy. Obrona w zwarciu, atak w zwarciu plus 5 i to jest bierna umiejętność, więc spoko. Przepraszam. Bałajkę dajmy komuś w takim razie. Vadim, może albo nie. Jak długo jeszcze ta zaraza będzie nas trzymała? Jeszcze jedną turę. Może tobie damy bałajkę. Co ty na to, Konstantyn? Jako zaklęty przedmiot. Tutaj nam mamy jakiś rubinowy pierścień zniszczenia. Tak nie używam tej kuli ognia, więc nie będzie bałajka za to, zamian. A tym bardziej, że Konstantyn często walczy w zwarciu, więc przyda mu się jak najbardziej. Dobra, i Konstantynie, idźmy tutaj, do tego portalu. Okay, ten możliwe, że już nas zaatakuje w następnej turze. Nie rady gospodarów. Chciałem to, uprawnienia zarządcy portu, wpływy z handlu plus 5%, to się przyda. Tymczasem tak, Vadim... nie chcę w trybie forsownego marszu rozpoczynać bitwy, więc idź tu na spokojnie. Tej ulgi byśmy się chętnie też pozbyli. Pytanie, czy Helena już daje radę? Chyba nie. Chyba jeszcze jest za słaba. Tymczasem ta tutaj Iwana ma spaczenie minus 4 albo ofiarę wskutek wyczerpania w armii bohatera. Weźmiemy to, spaczenie minus 4. Lodowe czarownice uważa się za podpory i obręczynie szeregowych kislewickich żołnierzy. Jak ta czarownica powinna wykorzystać pokładaną w niej wiarę? Czy ma zadbać o ochronę tego regionu, czy sprawić, by wartownicy maszerowali na wroga nieustraszeni? Weźmiemy sobie ochronę prowincji. Mieszkańcy oblastu doceniają wszystko, co zrobi dla nich lodowa czarownica, w związku z czym będą darzyć lodowe dwóry jeszcze większą estymą. Dobra, ochrona prowincji. Jak tam nasz wyścig? No już kurde, prawie nas dogoniła ponownie. Za trzy tury będziemy mogli ponownie tam trochę zrzucić tych popleczników. Ale niepokoi mnie cały czas te takie szybkie tempo. W następnej turze tu będą mieli 410, a my 446 popleczników, więc tylko 36. Różnicy, co jest za szybko ona mi tutaj dogania, jak na 5 popleczników naturę różnicy nie powinna tak szybko mnie doganiać. Coś tutaj komputer oszukuje. Coś mi tu nie gra. Dobra, Lord w garnizonie Helena się nie ruszyła. To nie chce siedzieć tam dalej. Banning, raczej Boże, Dimitri, staraj się tego Banninga dalej ubić. W końcu się udało. Jewgeni ma poziom. Jewgenia weźmiemy sobie. Pełnego pasy. Aha, i w Ferengradzie już możemy rozbudowywać. No to będzie teraz sporo tej budowy. To tak, port. O, w jedną turę. Bardzo fajnie.
Tutaj jak najbardziej tajne biuro Akshine. Akshina to jest chyba jakaś organizacja. Mamy. Tajna policja carów i carec. Okej, okay, czyli coś w rodzaju KGB. Siedziba gildii kupców. Wszystko dla większego dochodu. Tutaj wielki Urszalas dla niedźwiedzi żywiołów. Klasztor lodu, żeby zdobyć lodową gwardię z gwiewiami i poczekamy, bo mieliśmy 50 tysięcy, 5 budynków rozwijamy i zostały nam 3 tysiące. Dobra, oddajemy turę. With us, your false faith will not hold you back. Co tam, Ostermark? Nie, nie dołączymy do żadnej wojny kolejnej. Tak, tutaj przełączam teraz to przyspieszenie i włączam z powrotem, bo chcę zobaczyć, czy mnie... Dobra, nie zaatakują. Czy mnie nie zaatakują? Dobra, okej. Czy mnie nie zaatakują po prostu tamte demony Cincha? Okej, nie mamy już zarazy i od razu Konstantin się tutaj regeneruje. Okej, podejdźmy sobie trochę bliżej. Pewnie ten Pinforks nas zaraz przeatakuje. Ale nie ma jakoś zbyt potężnej armii, więc powinniśmy dać sobie z nim radę. Tymczasem tak, Vadim... Coś dużo tych demonów mi się tu naroiło ponownie. Zamykaj w każdym razie szczelinę. Okej. Lord of all. I fajnie, dałem tam uzupełnienie straty, praktycznie wszystkie jednostki mi się zregenerowały na maksa. Maszeruj tam. Do kolejnej szczeliny. Damy ci też poziom. Parujące ostrze. I poziom u Jadwigi. Skrzydło szybkości. To może weźmiemy. Mamy łuczników trochę. Łuczników i strzelców po prostu. Helena nic nie będzie teraz werbowała, chociaż... Port chyba, jak wybudowaliśmy, to nam tak zwiększył tutaj nasze możliwości. Dom mrozu możemy postawić. Albo świątynię Manana. Weźmy sobie ten dom mrozu. Jak na wyścig? 410, dobra. W następnej turze 423. Tak muszę kontrolować teraz. A my mamy 440... Aha, bo bitwy stoczyłem. Okej. Okay. Muszę kontrolować ten komputer, bo... Nie wydaje mi się, że coś za szybko mu, tempo wzrostu tych popleczników mu się tam pojawiało. Brat Dmitri, wracaj się do ojczyzny, bo za dużo tych wrogich bohaterów tutaj znowu nam się tam pojawiło. Wieża Krak, jak tam jeszcze jedna tura? Wkurza mnie też trochę w tej grze, że jak mamy frakcje, które nie są związane z chaosem,
Jak na przykład Skaveni, chociaż oni tam minimalnie związani z Nurglem są, no ale nie aż tak bardzo, że one też nie dążą do zamykania szczelin. Dobra, Skaveni z Skavenami, oni tam jakieś minimalne powiązania z chaosem mają, natomiast chociażby takie Imperium, że oni tych szczelin nie zamykają. Przecież to wpływa na ich gospodarkę, na pojawiające się wrogie armie, na spaczenie na ziemiach, więc one powinny jak najbardziej chcieć pozamykać te szczeliny. Tymczasem tego nie robią. I to jest mega irytujące. Dobra, Helena, ty się nie ruszasz. Kończymy turę. Waszner płynie na nasze ziemię, albo do tej szczeliny. Albo wykorzystuje nieobecność Kostaltena i będzie nam tutaj starał się podbić jakąś prowincję. Bardzo niedobrze. Dobrze, że tam Vadim już zmierza powoli w tamtą stronę. Vadim, nasz obrońca. Aha, czyżby krasnoludy oberwały od Nurgla? Całkiem możliwe. Tylko Nurgl postanowił, raczej Kugel postanowił nie podbijać prowincji, a ją złupić. Dobroczne cincze nas nie obchodzą. Dobra, co tam cary co? Pakt o nieagresji. 6000 zapłaci się, a to możemy podpisać. Tylko zapłaci nam jeszcze więcej. Okej. Okay. Bo i tak nie miałem zamiaru jej atakować. Dobra, zaatakowali nas. Muszę znowu sztandary przeznaczyć komuś. To tak, to niedźwiedziom. I to też niedźwiedziom. Znaczy jeźdźcom na niedźwiedziach, przepraszam. Weźmiemy sobie tutaj automatyczne rozstrzygnięcie. I uzupełnienie jednostek. Tak, uzupełnienie jednostek. I kolejna armia. Też automatyczne zwycięstwo. Dwóch ataków się nie spodziewałem, no ale trudno. Dobra. Już mamy pierwszy poziom cechy negatywnej wynikającej z pobytu w Królestwie Chaosu. Całkowite szaleństwo. Żaden śmiertelnik nie pojmie umysłem tego miejsca, tylko szaleńcy mogą nanieść je na mapę. Przyjmij szaleństwo. A, nie ma, nie, aż tak mi te cechy nie przeszkadzają. Gorzej jak się rozwiną. Dobra, Vadim. Leś w kierunku zamku. Tam gdzie może dojść. Dobra, tu nie dojdzie. W drodze do celu lodowe czarownice do służki carycy, które muszą się jeszcze wykazać, nim dorównają potężniejszym lodowym wiedźmom. Ambicją każdej czarownicy jest zdobycie wyższej pozycji, dlatego wszystkie starają się nabierać umiejętności przy wszelkiej możliwej okazji. Możemy sobie zwiększyć wigor, albo to dać. Weźmiemy sobie idealny wigor. Dobra, Kostaltyn. Ty też masz poziom razem z całą swoją świtą. I u Kostaltyna weźmiemy sobie mistrza dworu. Ale też weźmiemy sobie pełnego pasji. Iwanka weźmie sobie tym razem uziemienie.
A Makari z kolei pełnego pasy. I znowu pełen pasy, bo dwa punkty dostał. I ty, Konstantynie, nie wyjdziesz z tego obozu, chcę mieć tą armię zregenerowaną, ale pójdziesz w kierunku tego portalu. Losowo po prostu wybieram. Okej, okay, Helena, zwerbuj sobie jedną jednostkę jeszcze. Weźmiemy sobie husarię, jedną jednostkę husarii. I Dimitri, leć do domu. Jak tam wieża krak? To nam zaraz wbije, kto to jest. Karłatna czaszka. I raczej z nim nie wygramy. Na miażdżycieli krwi. Bardzo mocną kawalerię. Dobra, spróbujmy to wybudować, ale wątpię, 2000, no, trudno. Nie będę natomiast rozbudowywał na razie gospodarstwa. Wadim, ty się wyruszyłeś. W Perengradzie. A, już mamy do mrozu. Okej, okay, rozbudujmy go. Jak tam wyścig? 423, bardzo dobrze. 436 w następnej turze powinni mieć. A za jedną turę będę miał też możliwość ucięcia im trochę tych popleczników, więc okej. Okay. Dobra, oddajemy turę. Kurde, no przegapiłem. Ten początek chciałbym mieć właśnie w wolniejszym tempie. To późniejsze już mnie tak nie interesują. O, fajnie, fajnie. W końcu Kislev sobie przypomniał, a czy w sensie caryca Katarzyna, że na wschodzie też są demony, bo ona tylko tam wojowała na zachodzie. A w ogóle jak ją skonfederujemy, to może być naprawdę ciekawie z moją ekonomią w takim naprawdę negatywnym stylu. Okej. Okay. Atakują nas demony. No spróbujmy się obronić. Nie sądzę, żeby się udało, ale spróbować można. Atakują oczywiście wieżę Krak. Przeciwnik oczywiście atakuje wieżę Krak, bo o tym nie powiedziałem. I podzielił swoją armię na dwie grupy, przepraszam. Tu mamy krwiowicę bohatera, znaczy lorda, latającą jednostkę mocną w zwarciu. Dalej wzniosek Kropuszczy i wojownika chaosu, czyli no, mocną piechotę plus lorda. Tu mamy natomiast całą resztę, w tym rydwany, w tym kawalerię. A, tu nie będzie łatwo. Jak tutaj zorganizować obronę? Dajmy tutaj jedną carską gwardię. Tutaj postawmy barykadę, na którą wrzucimy sobie kozaków z włóczniami. Będzie kawaleria.
Dalej tak, tutaj będzie Carska Gwardia druga. A, ja zabrałem pierwszy, dobra, wy jesteście tu. Też może bardziej tu. Postawimy kolejną barykadę. I tu damy kolejną jednostkę kozaków. Dodatkowo tych ciężko zbrojnych damy też tu. Może tak. Dobra, i wy w trójkę będziecie musieli tutaj przetrzymywać tego wroga. Podczas gdy wy tutaj... Tam mam kawalerię, to nie bardzo z przodu. Armored Cossars! Cossars! We fight for Ursun! Inaczej, was damy tu. Was damy tu. I Lord... Lord będzie na środku. Dobra. Zobaczymy. Wątpię, żeby się udało, ale... Próbować się bronić nie zaszkodzi. Przydałoby się też szybko wieżę postawić. Tylko czy tam najbardziej podstawową bym chciał? Chyba nie. Dobra, zawsze coś. Strzelajcie w tego gnoja. Nawet nie muszę wam tego mówić. No, mocny jest niestety. No jak tam ci tutaj? Tu już porwała nam... Aha, krwiopuszcze Korna nagle od tyłu nas postanowili zajść. Dobra, konnica. Nie ma szans. Wieża już przynajmniej strzela. Postawmy sobie kolejną wieżę gdzieś. O, ledwie niecałe 100 jednostek ich zabitych, a już ponad 200 moich padło. Więc nie widzę opcji na wygraną. Już też ciężko zbrojni padają. By tego bohatera, czy tego lorda ubić. Zaś gdzieś krwiopuszcze powstałe. Tym razem tutaj. Thank you.
jesteście wy? Gdzie wy jest? Aha, wy uciekliście, dobra. No strzelajcie tam. Chociaż dobra, może idźcie tutaj do Lorda jeszcze. Tu jeszcze dwa one są. Pewnie. Nie ma opcji, żeby to wygrać. Żadnej. To, tu już. Na barykadę wbił ten... Sokinsen, cały Korsen. Niestety. Wieża Krak długo nie była w naszych rękach. Ale wróci Kostalten i się odwdzięczymy pięknym za nadobne demonom. Żeby chociaż tego jednego ubić tutaj, tego ich dowódcę, to byłoby spoko. Dajmy wam jeszcze tutaj o przebicie pancerza. Ten patriarcha, widzę, nie wziął udziału w walkach, ale i tak już jest zachwiany, bo ze względu na stratę armii. Ci, którzy mu tutaj towarzyszyli, już... szkoda gadać, no niestety. Żadna jednostka nie zadała jakichś zbyt potężnych strat, jedynie co to ciężko zbrojni kozacy jakoś tam dali radę. Carska Gwardia niestety nie. Ale też armia Korna słynie właśnie ze swojej siły w walczeniu w zwarciu. Szkoda, że tego nie udało się bić. Aż 107 jednostek mi zabił. Ale nic. Nie spodziewałem się tutaj absolutnie żadnej tam wygranej, więc... Szkoda, że też tylko że się nie udało ubić tego Korsena. Ciekawe, czy przejmie, czy zniszczy? Zniszczył. Kurde, no mógł przejąć chociaż, no. Sojusz militarny. Nie, no niepotrzebny nam tutaj ten sojusz militarny. Obnażone do dobroczyńca. Nie będę czytał, bo już mieliśmy ten event. Wpływy z handlu sobie zwiększmy. Dobra. Waszner chyba idzie jednak do szczeliny. Ale to my się pozbędziemy przynajmniej z tej ziemi tego ulgu. Szkoda, że już jest takie tak duże spaczenie, że odnosimy straty. A dobra, weźmy sobie zasadzkę, bo to chciałem w zasadzie zrobić. Tymczasem Kostalten. No, ci się już to odrodzili. Dwie armie, które mnie przed chwilą zaatakowały, już są z powrotem. Bardzo fajnie. Idziemy tutaj do kolejnego teleportu. Szkoda, że nie kawałek dalej nam. Ale nic. Dobra. Helena, ty nic nie zrobisz. Masz za słabą tą armię. W Ferengradzie natomiast postawmy sobie już na ostatni poziom budynku domu mrozu. I wiecie co, na tą chwilę... Aha, jeszcze Dimitri. Okej, jesteś już na swoich ziemiach. Więc zaczynaj od Karnelesa, który się tak ciebie tu uczepił. No, nie udało się. A co ci dać? Uszkodzone budynku.
Dobra, moi drodzy, na tym zakończę ten odcinek. Taki był słodko-gorzki, albym powiedział nawet, że gorzki, bo przejęliśmy co prawda tutaj wieżę Krak, natomiast komputer jakąś armią frakcji dupy, której nawet nie ma w pobliżu naszych ziem, tylko nas gdzieś tam za morzem, postanowił sobie tu przypłynąć i nam tą osadę zniszczyć. Kolejna rzecz jest taka, że Kostaltyn, który miał tam tą prowincję przejąć, przejął owszem, skolonizował wieżę Krak, ale odbił się od zakazanej cytadeli. Tamten Waszner bardzo mądrze nas przechytrzył, bo łaził w pole, uciekał do fortecy, bawił się z nami w kotka i myszkę i ostatecznie Kostaltyn spędził tam za dużo czasu. Mogłem pójść wcześniej już na tych Skavenów, ale szczeliny niestety się pojawiły. No i w zasadzie tyle. No. Dmitry, który miał fajną serię udanych ataków na wrogich bohaterów, coś ostatnio stracił formę. I w zasadzie tyle z ciekawostek. No, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, albo komentarz, albo wręcz subskrypcję. Bardzo, bardzo mi na tym zależy. No i mam nadzieję, że tak się stanie. Tymczasem co? Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!